Ostatni tydzień, ciepła, słoneczna pogoda pozwoliła przyspieszyć wegetacji i nadrobić zaległości kwietniowe. Ma to swoje odzwierciedlenie podaży polskich warzyw młodych, a przez to i spadku cen. Naprawdę wszystko potaniało. Zacznijmy od kapusty, która spektakularnie, kapusty pekińskiej, która spektakularnie potaniała z 5-6 zł za kilogram do 2,5 za kapustę młodą. Również kapusta biała młoda jest bardzo tania, 3 zł za główkę. To jest bardzo, bardzo tanie. Na razie trochę jeszcze brakuje kalafiorów i one kosztują tam pewnie 4 do 6 zł w zależności od wielkości róży. Idąc dalej, sałata masłowa. Cena w miarę przyzwoita, 2 zł za główkę średnio, więc jest jeszcze akceptowalna. Rzodkiewki, bardzo duża rozbieżność, od złotówki do 2 zł, w zależności od standardu pakowania i wielkości pęczka. Te wszystkie warzywa liściowe, czyli koperki, natki i szczypiorki, tego jest naprawdę dużo i kosztują od złotówki do 1,30 zł. Pomidor ogórek. Cena bardzo wyrównana. Okazuje się, że tutaj mamy 4 jakby pozycje, czyli 2 ogórki, 2 pomidory, 2 rodzaje i wszystkie są po 5-6 zł. Rzadko się zdarza. Z reguły jak jedno jest drogie, drugie jest tanie, teraz wszystko jest wyrównane i producenci twierdzą, że to jest poniżej kosztów tego sezonu, więc nie jest dobrze. Bardzo dużo jest szparagów, wysypały się praktycznie w ciągu kilku dni. Cena od 4 do 8 zł za pęczek półkilogramowy. Tutaj zależy właśnie od średnicy, koloru, typu. Najdroższe są takie dość, które są nowością, oliwkowe. Tak, one mają bardzo ładny taki oliwkowy kolor i kosztują nawet 8 zł za pęczek. Także to jest taka nowość sezonu. Jeśli chodzi o warzywa stare, no nadal się utrzymały te trendy takie, że kapusty biała i czerwona są drogie, 1,70 zł do 2,5 zł. I burak czerwony cały czas idzie w górę, mimo że już jest młody, to nadal ten ubiegłoroczny, no dzisiaj nawet do 2 zł za kilo. Były tam 1,50 zł, 1,60 zł, jak ktoś ma ładnego, równego, to nawet 2 zł. A jest właśnie sporo też już młodego buraka z liściem, pęczek 2,5, 3 zł. Ale te pęczki są różne, także to trzeba jakby osobiście stwierdzić. I z nowości to też jest od kilku dni i to też wzrasta już w miarę szybko podaż młodych krajowych ziemniaków. Jest to najczęściej odmiana Irga albo Arrow i już nawet już jej nie myją rolnicy. Najczęściej sprzedawana już jest niemyta. Cena jest, zależy od kalibru, tam powiedzmy, że od 6 do 9 zł za kilogram. To też jest bardzo tanio. Rok temu jeszcze one cały czas były po 25-30 zł, były traktowane jako nowość. Tym bardziej, że cały czas tutaj nasi sklepikarze zgłaszają rolnikom i tutaj naszym hurtownikom, że konsumenci są bardzo ostrożni w wydawaniu gotówki. Nie można szarżować z marżami. Stare ziemniaki mają silną konkurencję z Holandii i Belgii. Tam te holenderskie są oferowane po 18 zł worek, 15-kilogramowy. Nasze krajowe takie ceny raczej nie osiągają. Zdarza się, że bardzo ładna Katania ewentualnie może taką cenę osiągnąć. Przykro powiedzieć, ale to średnio to jest około 12 zł za worek. Ale może być 10, 15. Tutaj nie ma na to reguły. Jeśli chodzi o truskawki, no oczywiście tunel, pojawiają się nieregularnie. Oczywiście popołudniami, tak? Czyli przyjeżdżają rolnicy około 13, zaczynają przyjeżdżać. Cena 15-20 zł kilogram. Bardzo duże są rozpiętości jakościowe. Alba, El Santa i Asia. Tak? To są te teraz odmiany, które oferowane są na rynku. No tutaj odgrażają się, że po dzisiejszej ciepłej nocy jutro przywiozą więcej. Do weekendu majowego, jeszcze jak okres świąteczny, to te ziemniaki sprzedawały się dość dobrze. No w tej chwili już wiadomo, już tak troszkę po sezonie coraz cieplej, także już te ziemniaki młode bardziej wchodzą, zagraniczne, lepiej się sprzedają, już truskawka się pojawia, młoda kapusta to jest w tej chwili na czasie, a stary ziemniak to już jest jak to mówiąc. W tej chwili no to ziemniak tak powiedzmy od 10 do 15 zł, w zależności od odmiany. Ogólnie tak 12 zł można sprzedać ziemniaka. W tej chwili no co? Te lepsze odmiany jak Katania to już się pokończyły, bo to już ziemniak rośnie. Także teraz zostały ziemniaki takie późniejsze, czerwone. Ale no teraz znowu już nowe, jak to mówiąc, schodzą pod włókniny. Niedługo już będzie kopanie nowych, także już wszystko na dobrej drodze jest. A dzisiaj to nie miałem niedużo, tam około 2 tony. To jeszcze zostało mi tam trochę, ale
Dzisiaj chyba się tego nie sprzeda. Susza jest, nie? W tej chwili jest susza, trzeba już myśleć o podlewaniu, bo już zawiązki te wczesne ziemniaki wytwarzają i już teraz woda jest potrzebna. A sucho jest, no. Handluję marchewką i kapustą, oczywiście, nie? Ten handelek jest na dzień dzisiejszy bardzo słaby. Towaru jest bardzo dużo, a sprzedaż jest bardzo mała na dzień dzisiejszy, nie? I po ile jest ta marchewka, po ile jest ta kapusta? Ostatnio było złoty 50, się tak podobało, złoty 30, a dzisiaj no, nawet do złotówki schodzi, bo nie ma komu podać i sprzedaż jest bardzo słaba. Kapusta była 45 zł, 42 się podawało do hurtu, a dzisiaj no tak nie ma tego odzewu, wszystko stanęło może poprzez tą młodą, nie? Ale młoda to znaczy się tak samo dzisiaj słabo, nie? Marchewki to tylko zostało może ze 40 ton, ale to trzeba szykować, chłodnie chodzi prąd, koszty są. Zaobserwowałem właśnie na polu, że jak posiana jest marchew, no to ma teraz w tym roku ciężej. Jak wcześniej posiana tam w marcu, to tam powschodziła, nie? A ta co później, no to ma, męczy się i trzeba byłoby podlać, nie? No założyć podlewanie i... No to znaczy się, jak nie padało tam 2-3 tygodnie, to przy tych wiatrach, przy tym wszystkim to osusza, no to naprawdę będzie ciężko. No zobaczymy, co będzie, nie? Wszystko się okaże, nie? Jak w ciągu tygodnia popada, no to będzie dobrze, nie? Co powschodziło, może wyschnąć i... W czasie tego będzie bardzo słabo. Z pracownikami no jest ciężko, no ale jak tego to się coś tam zawsze znajdzie, ale ogólnie na razie sami robimy, nie? Bo no, koszty są duże, weźmie się 5 ludzi, są koszty bardzo wysokie. Co dalej będzie, nie? Robi się to, co się robi i do przodu. Handel starym warzywem jest coraz słabszy. Generalnie młode warzywa schodzą coraz lepiej. Tam jest największy ruch. Generalnie marchew waha się w granicach 12-15 zł. Ceny generalnie są stałe w tym momencie. Kupiec teraz właśnie w cieplejsze dni ruch się bardzo mocno poprawił.